W pewnym momencie właściwie mógłbym powiedzieć, dlaczego ktoś, a tutaj przede wszystkim pani, potwierdza stronniczość moją, bo pani opowiada o jakiejś stronniczości. W astrologii nie ma stronniczości, dlatego gdybym powiedział, że tutaj jest aż taka osoba, przecież wiadomo o tym było i do tej pory wiemy, że jeszcze musi poczekać ten czas. 2,5 roku przed panem tym, którym tutaj pani wymieniła, jako że ja preferuję, kłopot. Kłopot życiowy. Czy zostanie i wytrzyma, tego nie wiem. Nie rozmawiałem, nie robiłem kosmogramu. Tylko spojrzałem na godzinę 12 i akurat na ascendencie wypadło tego pana słońce. Było to zaskoczenie zarówno dla mnie, jak i dla mojego przyjaciela, z którym konferowałem przez łącze telefoniczne. Który lambda moment będzie także dla pani dostępny, jeżeli pani z tego skorzysta. Jakieś sygnały dochodzą zewnętrzne. Już się chyba skończyłem. I tutaj jest problem bardzo dziwny, że omawiając każdego z kandydatów w ten sam sposób, właściwie ta sama technika, to, że akurat 2 razy omówiłem, to tylko ze względu, że przeoczyłem progresję i ktoś przedzwonił do mnie i że tego nie powiedziałam. Bo faktycznie te progresje by były może ciekawsze, gdybym przedyskutował je razem z panem Tadeuszem, ale nie ma problemu, wrócimy do tematu. Tutaj w Offsetce TV na wizji. Ale w tych próbach oczywiście jeszcze, bo to jest już film. I nie mogę tego pojąć, wie pani, że do każdego znaku dołożyłem kilka słów, czy dobrych, czy złych, tak, wychwaliłem tutaj pana, który jest lekarzem, że powinien on, bo ma fantastyczny kosmogram. Tak, wymieniłem pana, który jest właścicielem browarów i ma dobrą prezencję i wie, co to jest powstanie warszawskie i wie, co to jest. To nie moja wina, że tamci panowie nie mają takich kosmogramów. Na 12. Czy jeżeli by była inna godzina, by coś się zmieniło? Zmieni się tylko ascendent. Nic wielkiego. I teraz niech pani popatrzy sobie na jedną rzecz, że te osoby będą właściwie szachować pani pieniędzmi, pani dobrami i pani własnością, bo są u władzy. Będą rozporządzać pani dziećmi, pani dziećmi w formie szkoły, w formie edukacji. Taka osoba może zablokować, czy też stworzyć zupełnie inny świat. Czy pani się nad tym zastanowiła i spojrzała w pewien układ, który z tych wszystkich osób, kto by się nadawał najlepiej, a nie mówić, że jestem stronniczy, bo pani tego człowieka nie lubi, to pani jest stronnicza, bo ja nie. Astrologia w tym momencie pokazuje właściwie dno intelektualne danego człowieka. Dno autentyczne. Czy on się do tego nadaje? Czy jest tylko wasalem, czy lokajem, czy jeszcze innym popychadłem? O czym wręcz
wspomniałem. Jeżeli tylko pasowało to słowo. Bo nie mogę ukrywać, bo astrologia jest taka. Będzie pani zarzucać to Pręglowi, że w swoich kalendarzach wymienił, że Hitler się skończy? Zginął za to w Dachau. Wie pani, mnie też jest to obojętne. A wie pani dlaczego? Bo powiedziałem. Bo nie skarżę się. Bo wiem to, co mówię. I na pewno wiem. Ale pani wypowiedź jest bardzo stronnicza, bo pani lubi, żeby było po pani sugestii. Nie ma takiej sugestii. Po to są planety, żeby ujawniać prawdę. Nie bać się jej wypowiedzieć. Bezwzględnie na to, czy to jest warte, czy też nie. Słyszała pani mojego kolegi powiedzenie: Ryszard, mylisz się strasznie. Potem rozmawialiśmy właśnie o pani wypowiedzi. I wrócimy do tego w owsetce. Na bieżąco. Dlatego, że to jest świetne zagadnienie, że ktoś może zarzucić kosmosowi nieprawdę. Ja jestem tylko interpretatorem. To każdy z państwa widział. Ja pokazuję to. Gdzie słońce jest, dlaczego, co, jak i po co. A pani będzie walczyć z kosmosem. Gratuluję. Chciałbym, żeby pani raz w życiu podjęła sensowne działanie. Jeszcze jedna rzecz. Nigdy w życiu nie chciałbym się znaleźć u pani jako u astrologa. Dlaczego? Jest pani tendencyjna, nieobiektywna, a to zaprzecza i przeczy tej wiedzy. Tutaj nie ma miłości. Tutaj jest tylko obiektywizm i straszny. Przekonała się pani sama. Ja tutaj nikogo nie gloryfikuję. Jeżeli tak jest, to mu chwała. Najowisza. Ale jeżeli nie, to niech wpada w czeluść tartaru. Niech się po prostu nie męczy. Wie pani, gdyby działała królewska wiedza, wtedy byśmy mogli dopuścić osoby, te, które są odpowiednie, i z nich wybrać tych wspaniałych dżentelmenów. Ale ci dżentelmeni naprawdę są coś warci. I radzę, niech pani kiedyś, jak będzie przy takim programie astrologicznym, niech pani sobie postawi Paderewskiego, Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszka i jeszcze wielu innych największych Polaków i zobaczy, czym się charakteryzują. I wtedy niech pani decyduje, bo tego pani bardzo brakuje. I to naprawdę w ogromnej ilości. Bo nie ma nic gorszego, jak klakierować przede wszystkim głupocie. A astrologia tego nie znosi. Oj nie. Do zobaczenia oczywiście i zapraszam na dalszy ciąg opowieści, a to taka reprymenda w sumie. Bo komuś się coś wydaje, że ja kogoś gloryfikuję. Nikogo nie gloryfikuję. Nie mam zamiaru. Każdy może uranie sobie
pobrać w internecie i może wpisać te nazwiska, które chce dla siebie i zobaczyć, jak wygląda w tym świecie. W tym świecie wielkich i maluczkich, czyli siebie. I to jest najlepsza recepta na życie. Co ja tu robię? Gdzie jestem? I dlaczego kocham tę ojczyznę całym sercem? I wtedy jest to słowo najbardziej ważne. Bóg, honor i ojczyzna. Te trzy słowa razem. Do zobaczenia i zapraszam oczywiście na dalszy ciąg tych opowieści o astrologii i o prawdzie. Do zobaczenia.